Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Dzisiaj przyjrzymy się kaskowi rowerowemu, który wyposażony jest. Jest to kask rowerowy, właśnie zamówiony. Nie jest to reklama, po prostu ja zamówiłem ostatnią sztukę tego kasku, więc nie będzie można przez najbliższy czas pewnie gdzieś tego dostać, ale można pewnie kupić następcę tego modelu, czy nie wiem, czy następcę, czy po prostu w innym źródle. Przynajmniej nie ma w tym kolorze. A jest to kask rowerowy. Teraz zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Sfer. Tylko jest to model wyposażony w system MIPS. System już jest na rynku kilka lat i tak jak tutaj widzicie, on umożliwia to, że kask po impakcie, w jakiś sposób po uderzeniu, w jakiś sposób ma też możliwość ruchu, czyli nie siła dzięki temu uderzenia poprzez tarcie, poprzez przesuw rozkłada się bardziej płynnie na całą powierzchnię, że tak powiem, no kasku, a nie działa tak bardzo punktowo. To ten system, no można się spierać, czy to jest po prostu tylko marketing, czy to faktycznie ma jakiś konkretny wpływ na bezpieczeństwo, ale tutaj jakieś badania, które tam na internecie są publikowane, dowodzą, że faktycznie on działa. Więc ten mój kolejny kask, ponieważ mój poprzedni to był model z Lidla, kupiony 10 lat temu, no to należałoby go już wymienić. Więc po długich poszukiwaniach udało mi się kupić właśnie model Sfer z Lasera, czy z Lasera. Jest to jedna z najstarszych firm produkujących kaski w ogóle, od 1919 roku. I udało mi się kupić w rozmiarze, który na mnie chyba będzie pasował, czyli M-ka, bo ja mam obwód głowy akurat mieszczący się tutaj w... Czyli to jest M-ka, no to faktycznie się wszystko zgadza. M-eczka i obwód on ma od 55 do 59 cm, więc ja się w tym zakresie mieszczę. I bardzo ciekawy kolor udało mi się kupić. Mianowicie kolor, zobaczcie jaki piękny, no taki niebieski, ale to jest taki lazurowy bardziej, więc myślę, że będzie pasował do różnych koszulek, które tam mam rowerowych. A przy tym wyróżnia się właśnie czymś takim, taką ma fajną strukturę takich właśnie paseczków. No piękny jest, bardzo mi się on właśnie podoba. I ten model właśnie Sfer ma możliwość regulacji nie tutaj z tyłu w ogóle. Tutaj można sobie, dla dziewczyn to jest fajne, które noszą dłuższe włosy, można sobie spokojnie tą kitkę nie jakoś przeciągać, tylko ona wychodzi, zaraz go... dobra, bo nastąpiło zapełnienie karty, więc tak patrzę. Więc wracając do opisu. No wszystko jest, słuchajcie, jak w najlepszym porządku. Tutaj mamy kilka takich właśnie reklamówek. Kask, pokażę Wam od środka oczywiście, jak ten MIPS, czym on się charakteryzuje. Tutaj jak widzicie, to jest tak jakby struktura wewnątrz struktury. On troszeczkę zwiększa wagę kasku, ale to myślę, że będzie dobrze widać, nie? Ale no, bezpieczeństwo jest tutaj dosyć istotne i o, widzicie, tak się to wszystko porusza. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało już na głowie. Jeszcze w komplecie dostajemy, właściwie to nic, to tylko instrukcja jest. Myślałem, że jakieś zapasowe będą tutaj wymienne wkładki, ale no nic w tym pudełku więcej nie było, tylko no tylko właśnie to. A nie, przepraszam, tutaj są takie malutkie, słuchajcie, rzepki. One są tutaj, widać je, więc nie zgubić tego, nie wiem po co to jest. A są naprawdę małe, w ilości 4 sztuk to jest coś takiego.
No dobra, to z powrotem do pudełeczka. No i teraz spróbujmy, zobaczymy, czy pasuje. Mam okulary, idę po okularki. Więc tak, okulary mam tutaj jedne takie, które mam na co dzień. Zobaczymy właśnie, czy nie będą za, czy kask za nisko nie schodzi. No, pierwsza przymiarka. Wiecie, muszę zobaczyć, w którą stronę się skręca. Nie, w tą chyba nie. O, w tą, ale... No moim zdaniem kask jest, kurczę, za luźny. Zaraz zobaczę, co tu z nim jest, bo on się wcale nie chce... Spada mi ten kask. No to jaki ja moim S-kę kupić? Aż niemożliwe. Czekajcie, aż mi się wierzyć nie chce. Przecież... I w tym kasku tutaj, w tym miejscu jest regulacja dodatkowa, gdzie można po prostu sobie, to będzie chyba widać, ten cały to wszystko przesunąć na dół albo do góry. No i to u mnie było ustawione na tą najniższą pozycję, ja to po prostu wysunąłem. To dosyć ciężko chodzi, to jest taki mechanizm, powiem wam, że no rzadziej stosowany. Zazwyczaj to jest tak, że z tyłu są te pokrętła, one ściągają. No i faktycznie tutaj ta regulacja teraz działa lepiej i odkryłem, że to właściwie ustawia się ten kask nie na głowie, tylko przedtem, czy po prostu trzeba sobie zwęzić tak jak trzeba, bo ten mechanizm po prostu jest za słaby, żeby potem ściągnąć, więc jak sobie to ustawimy już na odpowiednią głębokość, to zakładamy, o teraz jest na przykład za ciasno, o teraz byłoby dobrze, można troszeczkę podnieść. O tak. O i teraz słuchajcie, ten kask się trzyma jednak tak jak trzeba. Ale tak jak mówię, ten mechanizm z tyłu jest bardzo ważny, żeby go jednak nie przeoczyć, bo w oryginale jak on jest schowany, to po prostu nie widać, że on tam jest, więc trzeba wziąć instrukcję sobie i tym razem przeczytać, bo myślę, że bardzo wiele osób przymierzając ten kask w sklepie go po prostu odłoży, bo no nie będzie w stanie tutaj tego ustawić. To po prostu trzeba naprawdę trochę czasu poświęcić, żeby to wyciągnąć na odpowiednio. No, dosyć ciężko chodzi, tam jest taka zapadka z tyłu. Jak ktoś ma grube palce, to może coś przy okazji uszkodzić pewnie łatwo, no nie wiem. Taki system rzadziej spotykany. Pierwszy raz się spotkałem właśnie z tym, że jeszcze tutaj mamy tą taką regulację z tyłu, ale tak kask siedzi dobrze, więc ja go sobie zostawiam. Kolor jest fantastyczny po prostu. Taki morski blue lazurowy. Jeszcze raz zobaczcie, jak fajnie wygląda. No, także fajny zakup będzie jeżdżony. A przy okazji właśnie zobaczmy jeszcze, jak pasują tutaj okularki. Jeszcze raz zobaczmy, tym razem już na spokojnie. A, Boże, ja mam jedne założone, więc te paski idą tutaj zaraz przy skroni, więc możemy założyć okulary tak jak trzeba, czyli zakładamy je na paski właśnie, a nie pod paski, po to, żeby w razie wypadku okulary nam po prostu zleciały, a nie gdzieś tam dostały się szkła i skaleczyły nas. Więc te paseczki właśnie powinny iść zaraz przy skroni. Tak to jest w takich kaskach rowerowych zazwyczaj robione, ale nie we wszystkich. Na to zwrócić trzeba uwagę. No i fajna rzecz właśnie to tutaj te uchwyty na okularki. Można sobie je odłożyć w razie czego, jak mamy, a jak nie, no to po prostu. No i fajnie, dobry kask także. No od dzisiaj w tym kasku pewnie będziecie mnie widzieli na różnych spotkaniach. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!